Maryjo, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryjo. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryjo. Wśród In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratias Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. I z Duchem Twoim bardzo serdecznie witamy na tej uroczystości dziękczynnej za wielki dar koronacji Matki Zbawiciela koronami papieskimi przełożonego generalnego naszego zakonu, opata Bruno Giuliani, który przewodniczy tej mszy świętej i wygłosi do nas Słowo Boże. W imieniu naszej wspólnoty parafialnej, wspólnoty zakonnej serdecznie witamy wszystkich przybyłych gości. Wśród nich chciałbym bardzo serdecznie powitać ojca profesora Arnolda Paulina, który tak jak w czasie Bożego Ciała, tak i dzisiaj będzie tłumaczem głoszonego Słowa Bożego. Witamy bardzo serdecznie kustosza relikwii świętego Szymona, ojca Fidelisa od Bernardynów. Witamy księdza profesora Adama Borowskiego od księży misjonarzy. Witam serdecznie przedstawicieli rodzin zakonnych. Witam wszystkich, którzy przyczynili się do koronacji tego obrazu, którzy go
restaurowali, odnawiali, wykonywali korony i przygotowali na koronację. W czasie tej Najświętszej Eucharystii modlić się chcemy za wszystkich, którzy przyczynili się do tej koronacji, a wśród nich za tych, którzy tę koronację dokonali 13 maja na Skałce. Za księdza metropolitę kardynała Stanisława Dziwisza, księdza prymasa Polski kardynała Józefa Glempa i kardynała Franciszka Macharskiego. Witając Was bardzo serdecznie na tej uroczystości, proszę ojca generała o przewodniczenie tej Najświętszej Eucharystii i proszę Was o gorliwą, dziękczynną modlitwę. Fratres, agnuscamus peccata nostra, utatissimus ad sacra misteria celebranda. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perdugat nos ad vitam aeternam. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bożej. Cedunt, tuis largire supplicibus, ut cogitimus, te inspirante, quae recta sunt, et te gubernante, ead infaciamus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów, wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. Oto słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie Boże mój, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Sławię Cię, Panie, bo mnie słuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu.
jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Oto Słowo Boże. Alleluja! Alleluja! Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain, a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Quest'anno, in tym roku, le celebrazioni dell'anniversario di Cracovia, uroczystości związane z rocznicą założenia Krakowa, e della festa di Santo Stefano Stanislao, patrono della Polonia, i uroczystości świętego Stanisława, patrona Polski, arricchito la nostra comunità, zostały ubogacone. Nasza wspólnota zostanie mi ubogacona. Con un privilegio grande, molto grande. Poprzez szczególny przywilej. Il cardinale di Cracovia. Kardynał krakowski. E vescovi del Brasile, della Polonia. I biskupi polscy. Hanno concesso a voi. Pozwolili wam. Di incoronare questo quadro della Madonna. Na ukoronowanie tego obrazu Matki Bożej.
È stato per noi tutti un momento di grande emozione. Był to dla nas wszystkich szczególny moment. Tutti siamo coscienti di questo privilegio unico. Wszyscy jesteśmy świadomi tego wyjątkowego przywileju. Di tutto ciò noi siamo molto grati al Signore. Jesteśmy z tego względu szczególnie wdzięczni Bogu. Ma il tempo passa. Ale czas biegnie. Il quadro tornerà al suo posto in chiesa. Obraz powrócił na swoje miejsce w kościele. Noi ci domandiamo, e dopo? Pytamy się, co dalej? Il tempo passa e il tempo lascia le cose nel passato. Czas biegnie i rzeczy przeszłe zostawia w przeszłości. Ma per noi cristiani, ale dla nas chrześcijan, per noi parrocchiani di questa grande basilica, dla nas parafian tej wielkiej bazyliki, questa incoronazione, ta coronacja, deve essere per noi, powinna być dla nas un momento di rinnovazione spirituale, momentem duchowej odnowy. Come appartenenti a una parrocchia dedicata al corpo di Cristo, jako parafianie parafii dedykowanej Najświętszemu Ciału i Krwi Chrystusa Pana, e perciò più degli altri cristiani, i z tego względu więcej niż inni chrześcijanie, dobbiamo sentire un amore, una devozione grande a Gesù Eucaristico, powinniśmy czuć ogromną pobożność do Jezusa Eucharystycznego. Dopo l'incoronazione del quadro della Vergine, po koronacji obrazu Matki Bożej, insieme all'amore di Gesù, razem z miłością do Jezusa, dobbiamo far crescere in noi l'amore alla Madonna. Powinna wzrosnąć również nasza miłość do Matki Bożej. Dove c'è Gesù, c'è deve essere Maria. Gdzie jest Jezus, musi być również Maryja. Ma mi domando, in che cosa deve consistere questo amore alla Madonna? Pytam siebie, w czym powinna wyrażać się ta miłość do Matki Bożej. Certamente non nel moltiplicarsi di devozioni.